Jak zapewne wiecie, rząd wprowadza nowe obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób, gromadzenia itd. w związku z wprowadzeniem tzw. narodowej kwarantanny i okresu bożonarodzeniowo-noworocznego. Dzisiaj parę słów ode mnie na ten temat. Film mam nadzieję, że będzie w miarę krótki i żeby miał jakąś przystępną formę. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Ja jak zwykle zapraszam Was do wsparcia mojego profilu na Patronite, jeżeli macie taką ochotę. Link będziecie mieli oczywiście w opisie filmu i przechodzimy do głównej treści, bo mam Wam dosłownie parę słów do powiedzenia i jakiś taki mój mały apel do Was. Posłuchajcie, sytuacja epidemiologiczna na świecie jest jaka jest, w Polsce jest też jaka jest. Wszystkim nam jest źle, my też działamy na zasadzie pewnych przepisów, które myślę, że też nie do końca są skonstruowane w taki sposób, jak my byśmy sobie tego życzyli. Nie mamy na to wpływu, my jako policjanci. Może przeczytam wykaz obostrzeń, który będzie obowiązywać już niedługo, czyli od 28 grudnia. Czyli zamknięte hotele, stoki narciarskie, galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i drogerii, 10-dniowa kwarantanna obowiązująca osoby przyjeżdżające do Polski transportem zorganizowanym. Dodatkowe ograniczenia będą również w noc sylwestrową w godzinach od 19 dnia 31 grudnia do godziny 6 dnia 1 stycznia i będzie to zakaz przemieszczania się, jeżeli nie realizujemy jakichś naszych bieżących potrzeb lub dojazdu do miejsca pełnienia służby albo świadczenia pracy. No i to jest ten taki trzon tego, co rząd zamierza wprowadzić. Słuchajcie, chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz. Do wszystkiego należy podejść ze zdrowym rozsądkiem. Ja sam doskonale sobie zdaję sprawę, jak społeczeństwo jest tym sfrustrowane. Ja też jestem sfrustrowany całą sytuacją, uwierzcie mi. To wszystko odbyło się na życiu prywatnym i moim, i też nie tylko moim, ale osób, na których gdzieś tam mi zależy. Pamiętajcie o tym, że policjanci działają na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa, ale też policjanci nie są organem, który rozwiązuje spory konstytucyjne. I myślę, że jeżeli ktoś chce kierować swoją frustrację w kierunku powstających przepisów i ich konstytucyjności lub jej braku, to wydaje mi się, że policjant nie jest odpowiednią osobą, wobec której powinniście kierować z jakąś swoją frustrację. Taka moja rada. Naprawdę przejawienie jakiejś agresji w naszą stronę jest bezcelowe i stworzy jakieś napięcia po obu stronach barykady, że tak powiem. Jeżeli policjant chce ukarać Was mandatem karnym za coś, za co uważacie, że nie powinniście być tym mandatem karnym ukarani i na przykład według Was jakiś przepis jest niekonstytucyjny, po prostu kulturalnie dajcie się wylegitymować, odmówcie przyjęcia mandatu, wtedy policjant skieruje wniosek o ukaranie do sądu. Jeżeli jesteście pewni, że zapis jest niekonstytucyjny, to wtedy sąd Was uniewinni. Więc nie rozumiem, czemu tutaj stwarzać jakieś napięcia na linii społeczeństwo policja. Myślę, że tyle. Chciałem Wam tylko tak króciutko powiedzieć o tym, że wszyscy w tym tkwimy, że wszyscy chcemy chyba, żeby to się jak najszybciej zakończyło, więc apeluję do wszystkich o zdrowy rozsądek. Ja też, pamiętajcie, że my też jesteśmy ludźmi i jeżeli ktoś wobec nas zachowuje się jak człowiek, to my wobec tej drugiej osoby też zachowamy się jak człowiek. Róbmy wszyscy tak, żeby to się zakończyło jak najszybciej, bo sytuacja, w której od roku nie da się normalnie usiąść w knajpie, od roku nie da się nigdzie normalnie wyjść, jest mało komfortowa, działa na psychikę dosyć niekorzystnie. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich obostrzeń życzę Wam wesołych, rodzinnych świąt. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, żeby był zdecydowanie lepszy od tego roku, który nam już mija za dni 12. Dobrze mówię? Czy 13? Licząc dzień dzisiejszy za dni 13. Wszystkiego dobrego. No i tyle. Trzymajcie się. Hej.